Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Między Wierszami. Dzisiaj będziemy mówić o kolejnych poetach, o kolejnych wielkich osobistościach, wielkich indywidualnościach. Dziś, proszę Państwa, Tadeusz Różewicz, Zbigniew Herbert i Stanisław Grochowiak. A naszymi gośćmi w dzisiejszym wydaniu cyklu są pan Piotr Łuszczykiewicz i pan Sergiusz Sterna-Wachowiak. Teraz tradycyjnie pokrótce przedstawię sylwetki obu panów. Pan Piotr Łuszczykiewicz urodził się w 1964 roku w Kaliszu, gdzie do dzisiaj mieszka. Odbył studia magisterskie filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, broniąc rozprawę doktorską o poezji miłosnej Stanisława Grochowiaka. Od 1992 roku pracuje w Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie habilitował się na podstawie dysertacji Piosenka w poezji pokolenia ery transformacji 1984-2009. Od 2016 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM. Wydał m.in. zbiory esejów Po balu, Bliskie czytanie, Pociąg do Poznania, Nowocześni i nie i wraz wspólnie z panią Joanną Wójcik Bogusława Latawiec Portret podwojony. Ogłosił kilkadziesiąt artykułów naukowych i kilkaset recenzji w prasie polskiej i zagranicznej. I pan Sergiusz Sterna-Wachowiak ukończył polonistykę na UAM-ie w Poznaniu. Studiował także filozofię i historię sztuki. Autor wielu tomów wierszy, dwóch powieści i kilku tomów esejów i szkiców literackich. Jego twórczość była tłumaczona na języki angielski, bośniacki, bułgarski, czeski, francuski, hebrajski, niemiecki, rosyjski i węgierski. Jako znawca literatury polskiej opublikował m.in. książkę o poezji futurystycznej po roku 1918 Miąższ zakazanych owoców, tom esejów i szkiców o językach i gatunkach poezji XX wieku Szyfr i konwencja oraz niemieckojęzyczną antologię dwudziestowiecznej poezji polskiej zakończoną obszernym posłowiem. Pozwolę sobie nie przeczytać po niemiecku, ponieważ tego języka nie znam, chyba że pan Sergiusz. Polnische Lyrik aus 100 Jahren. O, bardzo dziękuję. Współzałożyciel, redaktor i współpracownik wielu czasopism literackich, krajowych i zagranicznych, kierownik literacki i dramaturg Teatru Narodowego imienia Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu w latach 1999-2009 i obecnie Teatru Szóste Piętro w Warszawie. Członek Penklubu w latach 2012-2016 i członek zarządu. Prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich od roku 1993 nieprzerwanie oddziału w Poznaniu. W latach 2008-2017 prezes Zarządu Głównego w Warszawie. Trzy oceany. Tadeusz Różewicz, Zbigniew Herbert i Stanisław Grochowiak. Stoimy jeszcze w porcie, czy już wypływamy? No i jest taka... Na szczęście latarnia morska, albo taka przystań wyjściowa pod tytułem Cyprian Kamir-Norwid. Wczoraj były imieniny Cypriana, w piątek 200. rocznica urodzin Norwida. 9 października będziemy obchodzili 100. rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza. Sejm Rzeczpospolitej jednogłośnie oba te nazwiska uczynił patronami kulturalnymi tego roku. Co ma Norwid do Różewicza, Herberta i Grochowiaka? Pewnie będziemy dzisiaj wielokrotnie mówili. Mi się wydaje, że z takiej perspektywy najogólniejszej Norwid jest poetą myśli, jest nowatorem tworzywa języka poetyckiego. Także nie dziw, że poeci XX wieku, no, doświadczenie, odkrycie Norwida dla XX wieku musieli sobie przyswoić. Jest on też mieszkańcem
powiedziałbym, niewidzialnego klasztoru, który sam sobie stworzył. I każdy z tych dzisiejszych wielkich polskich poetów, potencjalnych laureatów Literackiej Nagrody Nobla, Różewicz, Herbert, Grochowiak, także żyli w swoim niewidzialnym klasztorze. Przede wszystkim byli radykalnie wolni, byli w swoim świecie, którym zarządzali, który zarazem tworzyli. Co ciekawe, nie ma takich mocnych dowodów, bo zdaje się, święty Tomasz Akwinu pojawia się tylko dwa razy w pismach Cypriana Kamila Norwida, ale bardzo wiele w tej twórczości jest z ducha Tomasza Akwinu. I kiedy myślimy o pięciu drogach do Logosu, do Boga, obojętnie jak to nazwiemy, Tomasza Akwinu, one są bardzo proste, w skrócie przedstawiają się w następujący sposób, że jest to siła czy energia, która wprawia wszechbyt w ruch. Po drugie, jest to energia, która byt stworzyła i nadal stwarza. Po trzecie, jest doskonała i po czwarte, jest konieczna. A to, co po piąte, jest najciekawsze. Otóż rzeczywistość jest celowa, jest w niej celościowość. Zadaniem sztuki jest odkryć celowość tego, co stworzone, celowość rzeczywistości. Bardzo tym przejęty jest Norwid. Zresztą u wszystkich tych poetów spotkamy na różne sposoby, na różną skalę to samo. Nie zmyślać. Poezja nie jest od tego, żeby fantazjować, żeby tworzyć kolejne piętra metafor, tylko od tego, żeby oddawać rzeczywistość z jej przeczutą, domyślną czy odkrytą celowością. No i wszystkie rzeczy techniczne. Norwid odkrywa neologizmy, odkrywa milczenie, ciszę, te wszystkie wielokropki, te wszystkie myślniki są bardzo atrakcyjne dla nowoczesnych poetów. Piotrze, nie wiem czy wiesz, że Różewicz zamierzał książkę o Norwidzie. Zostało kilka stronic. A Grochowiak serial telewizyjny, a co najmniej dramat, za mało zostało, żeby sądzić o całości, ale fascynowali się. Na koniec ci powiem, albo przypomnę, dwie świetne formuły Herberta z kolei dotyczące Norwida. Norwid to wieszak, na którym przez roztargnienie ktoś ukrzyżował człowieka. Norwid to poeta myśli, na które w Polsce jest zawsze za późno. No bardzo się cieszę, że zacząłeś od Norwida, żeby tak nam pokazać ten moment startu. To trudno w ogóle od niego nie zaczynać, a czasem nawet trudno nie kończyć, mówiąc o polskiej poezji. I to z pewnością jest jeden z takich najważniejszych antenatów, wzorców. Rzeczywiście jest w nim wszystko. No, można wywieść z tego prawie wszystko, co znajdziemy w twórczości poetów, o których mamy dzisiaj rozmawiać. Ja bym powiedział tak, jest też ten przeklęty los poety w tym biogramie Norwida. Ten los, który w najmniejszym stopniu dotknął Różewicza, który dożył sędziwego wieku, oczywiście przeżywając swoje cierpienia, swoje choroby, tragedię II wojny światowej, ale jednak zażył sławy, pewnego samowypełnienia. W przypadku Grochowiaka musimy mówić o śmierci bardzo przedwczesnej, bo to poeta, który przecież nie 90 lat dożył, ale raptem 42. W przypadku Herberta też możemy mówić o pewnej tragedii związanej z chorobą, która go dotknęła i uczyniła dużą część jego twórczości, nawet tę, którą się nazywa senilną, prawda, czyli nie wiem, starczą poezją, uczyniła inną niż ta poezja mogłaby w istocie być, no bo nie wiem, czy będziemy o tych późnych tomach Herberta też rozmawiać, ale one mogłyby być inne niż były. Moim zdaniem po prostu mogły być lepsze, wybitniejsze. To mógł być też taki okres
jak w twórczości Miłosza, prawda? Ale i także jak w twórczości Różewicza, ważny, istotny, a nie tylko pożegnalno-elegijno, taki zamykający czasem z pewnymi niedostatkami dla nas, do których nas wielka lira tego poety przyzwyczaiła. Ja się tak zastanawiałem, zacząłeś od Norwida, ja chciałem krócej, mi się wydawało, że, no ale to jak zacząłeś od Norwida, to bym powiedział, że jeszcze Słowackiego moglibyśmy tutaj przywołać, bo on też był ważny dla poetów, o których mówiłem. No i liryki Lozańskie Mickiewicza. No i liryki Lozańskie Mickiewicza z pewnością. Ale tego Słowackiego właśnie takiego metafizycznego z okresu, nie wiem, Króla Ducha czy snu srebrnego Salomei, takiego bardzo zmetaforyzowanego, ciemnego, trudnego do zrozumienia, to w twórczości Grochowiaka się bez wątpienia pojawia. Ja myślałem, że zaczniemy się spierać o jakieś linie rozwojowe poezji polskiej idące z dwudziestolecia międzywojennego. Tak trochę szkolnie, bo pamiętam te namiętne spory i pamiętam te awantury nieomal z moimi mistrzami, krytykami literackimi czy historykami, kiedy właściwie cała nasza grupa czy całe nasze towarzystwo wzruszało ramionami, kiedy profesor próbował mówić o, nie wiem, linii Przybosia i linii Tuwima na przykład, prawda? I mówię, kto Tuwima jeszcze, prawda? Kogo to interesuje? Kogo w ogóle Przyboś interesuje? No jak się pojawiła linia Miłosza i linia Przybosia, no to oczywiście już było więcej tego żaru w tych sporach, ale przecież jak spojrzymy na tych trzech poetów, Różewicza, Herberta i Grochowiaka, to oni bardzo wiele albo pozytywnego, albo negatywnego Przybosiowi zawdzięczają. Przecież jeśli czytamy wczesne teksty Herberta, to on jest w ogóle podobny do Różewicza, ale on jest podobny do Różewicza, dlatego że obaj są podobni do Przybosia. To działa właśnie na tej zasadzie. To są poeci, którzy uważali się, tak jak Przyboś za poetę awangardowego, tak na pewno Różewicz, ale i również w pewnym znaczeniu również i Herbert za poetów neoawangardowych. Przecież pierwsze tomy Herberta są tak fenomenologiczne, zwłaszcza studium przedmiotu, tak dyskutują w niezwykły, wirtuozowski sposób z właśnie istotą filozofii husserlowskiej czy ingardenowskiej, że można by ich używać jako pomocy na wykładach. I tak się zresztą też często robi. Także te ścieżki i drogi tych poetów są absolutnie niezwykłe. Ja właściwie nie wiem od kogo, od czego zacząć. Nie miałem przyjemności poznać ich wszystkich. Paradoksalnie poznałem i kilka razy spotkałem się z najstarszym z nich, a więc z Tadeuszem Różewiczem. No, kiedy Grochowiak zmarł w 76 roku, miałem 12 lat, więc nie było szans, żeby go spotkać. Spotykałem czasem jego akolitów. No, minorum gentium poetów jednak mimo wszystko, jak tam Jerzynę Gąsierowskiego. Trochę mi o Grochowiaku opowiadał Krzysztof Mętrak. Oczywiście przyjaciele Grochowiaka, tacy jak Jacek Łukasiewicz, czy w jakiejś mierze również Janusz Maciejewski, który tam z tego okresu warszawskiego go znał. Herberta nie widziałem tylko w telewizji i to już Miłosza spotkałem, ale nie tak jak nasz kolega, o którym rozmawialiśmy u niego w domu, tylko na jakimś wieczorze. Na Verba Sacra to było, kiedy on przyjechał, nie wiem, czy ty tego nie prowadziłeś na scenie, prawda? Ty to prowadziłeś, no właśnie, więc tam go widziałem jedyny raz w live'ie. Ale tak zacząłeś od takich dużych, wspaniałych, mocnych rzeczy, więc aż mi głupio jest tutaj suwać się w jakiś ton anegdotyczny. Różewicza, bo tak jak mówimy, Grochowiak powiedział Różewiczu, że po II wojnie światowej przez poezję polską przeleciał kometa. Grochowiak bardzo lubił takie archaiczne formy, tu jeszcze z innym rodzajnikiem, nie przeleciała kometa, tylko przeleciał kometa, bo to był ten kometa, tak jak u Mickiewicza, prawda? I jego głowa to Tadeusz Różewicz, reszta to ogon. Nie wiem, pamiętasz to sformułowanie Stanisława Grochowiaka? I trudno dyskutować, bo przecież to nawet
dziś, jeśli rozmawiamy z ludźmi, no chociażby odrobinę książkowymi, odrobinę poetycko-książkowymi, to nie ma poezji polskiej po drugiej połowy XX wieku bez Tadeusza Różewicza. Właściwie wszystko, co nowe, dzieje się za jego sprawą. Za jego sprawą odnawia się żywioł poetycki zupełnie inny niż te, które do tej pory znała polska poezja, odarty z takiej sentymentalnej poetyckości, metaforyczności, ascetyczny, powiedziałbym wręcz, czy nawet afatyczny czasem, jeśli mówimy o milczeniu. To za jego sprawą wkradają się takie potwornie mocne, egzystencjalne problemy bez jakichś takich metafizyczno-mistycznych poduszek, na które można by upaść, przewracając się w naszym człowieczeństwie, że tu bardzo dalekim ściegiem szyję do, oczywiście do Adorno i poezji po Oświęcimiu. No któż nie pamięta tych dramatycznych wierszy z Niepokoju czy Czerwonej Rękawiczki, ale również tych fenomenalnych zupełnie poematów, takich jak Spadanie. Dziś byśmy sobie to mogli powiedzieć, że dawniej spadano w jednym kierunku, a dziś spada się we wszystkich. My to widzimy wokoło, jak bardzo tak jest, że można spadać idąc w górę. Sergiusz, no to kariery rozmaitych literatów, polityków, nie wiem, osobistości życia publicznego pokazują, że można spadać na pysk, idąc w górę na coraz wyższe stanowiska. To tak, jest... dobrze, że mówimy nie tylko o dziełach, ale również o ludziach, bo warto sobie uświadomić, że ci trzej, te trzy oceany mają takie pierwsze przeżycie pokoleniowe wspólne, II wojnę światową. I bardzo osobliwie, no różnica między, to jest Różewicz właściwie, to są Kolumbowie, prawda? 24, 21 rok urodzenia, 24 rok. Herbert, 34 Grochowiak. Ale szalenie mnie zaciekawiło, oni są wszyscy z różnych miejsc Polski. Herbert z Lwowa, Grochowiak z Leszna, Różewicz z Radomia. To są różne miejsca na mapie również kulturowej Polski, ale wszyscy są z Radomska. Tak będzie Radomia, to by było za duże miasto. Z Radomska. Różewicz wygrywał to przecież, że co ja mam, tak, ja pamiętam spotkanie z nim, co ja mam powiedzieć o swojej biografii, tak jeszcze nie się nie urodziłem w Lwowie jak Herbert, ja się urodziłem w Radomsku. Tak, ale wszyscy trzej urodzili się w domach takiej średniej, zupełnie nieźle uposażonej klasy, bo ojciec Herberta był dyrektorem niewielkiego banku spółdzielczego. Ojciec Różewicza był urzędnikiem sądowym niższego szczebla, natomiast ojciec Grochowiaka prowadził biuro podań prawnych, takich porad prawniczych, więc oni mieli w domu biblioteki, prawda, bo to byli ludzie, to było środowisko z ambicjami. I co oni mieli w tych bibliotekach? To jest zaskakujące, dlatego że oni wszyscy zdążyli jeszcze czytać przed wojną i to ma wpływ na to, co się z nimi dzieje w czasie, z ich twórczością, z początkami twórczości w czasie II wojny światowej. Otóż Różewicz dzięki starszemu bratu Januszowi przeczytał na przykład Króla Ubu Żaliego, przeczytał Ferdydurkę Gombrowicza. To wiele wyjaśnia. To wiele wyjaśnia. W partyzance, w której spędził niecałe półtora roku, miał pseudonim Satyr. Pisał fraszki, echa leśne, które wydał z bratem. Wydawałoby się środek wojny, partyzanci, AK i tak dalej. Oni piszą sobie fraszki i wydają taki tomik, w którym są oczywiście rozważania o tym, czy można ludzi zabijać, czy też nie i tak dalej. Ale pierwszy tomik po wojnie już samodzielny Różewicza to też są fraszki. To jest jeszcze przed niepokojem, prawda? Mało znany fakt. Tak, oczywiście masz rację tutaj. Ja nie wiem, ja bym się upomniał o pewne parytety kobiece, bo powiedziałeś o ojcach. Ja wiem, dlaczego powiedziałeś, bo myśmy rozmawiali chyba przez telefon o tym biedny August von Goethe i ci ojcowie... To ja muszę Państwu wyjaśnić, bo Piotr już... otóż ja miałem takie... Ja Grochowiaka widziałem w życiu dwa razy. Raz na plaży w Boszkowie, a raz się zmaterializował we Wschowie, kiedy miałem kilkanaście lat, w nogach mojego łóżka.
kiedy był kierownikiem literackim Teatru Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Jadąc z Zielonej Góry do Warszawy, wysiadł we Wschowie, odbył spotkanie autorskie, był u nas na kolacji. Pociąg miał przed 12 do Warszawy. Ojciec dumny z dzieci postanowił pokazać naszą sypialnię. Szmery, światło z korytarza mnie obudziły. Patrzę, w nogach stoi jakiś obcy mężczyzna, a to był Stanisław Grochowiak. Uprzejmie nam się przyjrzał, światło zgasło, pojechał do Warszawy. Ale nie znałem... Nie wmurowaliście żadnej tablicy w domu. Tutaj jeszcze nie, przy tym wiesz, łóżku jeszcze nie. Stał Stanisław Grochowiak i patrzył na Sergiusza Sternewa. Ja nie znałem ani Herberta osobiście, nie znałem też Różewicza, ale miałem taki dziwny w życiu przypadek, że w 78 roku zostałem wcielony do wojska na rok i zaraz na początku tej służby, to było Centrum Szkolenia Oficerów Politycznych w Łodzi, dlatego że tam ładowano wszystkich humanistów, polonistów, historyków sztuki i tak dalej. Spotkałeś tam syna Różewicza. Mało tego, przypadek był taki, że dość na początku tej służby, która trwała pół roku, później drugie pół roku praktyka, dowództwo dowiedziało się, że przyjeżdża tak zwana w wojsku panika w osobie generała Baryły, który był głównym zastępcą głównego szefa, głównego zarządu politycznego Wojska Polskiego i dowództwo wymyśliło, żeby obłaskawić generała Baryłę, że słuchajcie, Różewicz, to był Janek Różewicz, syn Różewicza, kolega z pokoju i z plutonu. Pojedziecie do ojca i przywieziecie do generała Baryły książkę ojca z autografem. A wy, Sternewachowiak, my wiemy, że wydaliście dwa tomiki, pojedźcie do Poznania po swój tomik i będziecie zaprezentowani, że w wojsku jest młody poeta. On dostał, Jasiu dostał 3 dni przepustki, ja 3 dni przepustki, coś wspaniałego. Słuchaj, wyobraź sobie, przyjechał generał Baryła, dostał tą książkę od tego Jasia Różewicza, który został mu przedstawiony, spojrzał na autograf przyjemnie, autograf Tadeusza Różewicza, wziął do ręki ten mój tomik, przewertował, zatrzymał się, zbaraniał i mówi pod chorąży, wy tak naprawdę uważacie? No a to dowództwo go natychmiast odciągnęło, że obiad czeka i tak dalej. I Jasiu Różewicz mówi, słuchaj, bo on mówił tak powoli, tak jak jego ojciec Tadeusz, słuchaj, co ty tam takiego napisałeś, że tego generała tak wcięło? A ja mówię, słuchaj, tam, bo on mi pokazał, generał Baryła palcem, czy wy tak myślicie? A tam taki poemat Zabawy w miejskiej infirmerii napisałem i tam jest takie zdanie. Najlepszym sposobem zemsty na wrogu, jak mówi stara chińska przypowieść, najlepszym sposobem zemsty na wrogu jest zabić się przed progiem jego domu. No i on pyta ten Baryła, czy wy tak myślicie pod chorąży? Jasiu się we mnie zakochał. Jasiu się we mnie zakochał. Pół roku robiliśmy teatr w wojsku, próby na motywach. Później zrozumiałem odległych motywach do Piachu jego ojca Różewicza. Jasiu, jak wiadomo, został poetą, autorem tomu Karty Merkucja, został reżyserem, reżyserował sztuki swojego ojca, zmarł niestety przedwcześniej, no ale pół roku o rodzinie Różewicza bardzo dużo się dowiedziałem, bardzo dużo słyszałem. Jasiu Różewicz poświęcił mi 3 wiersze, które dostałem w rękopisach, ale napisał też później znakomity, przedziwny wiersz o synu poecie, który nie może się spotkać z ojcem poetą, bo się pomijają, rozmijają w czasie. I problem poety mistrza i syna, który też chce pisać. O, ojciec pisze, musi być zamknięty w gabinecie. No tak jak Goethe, prawda? Różewicz o tym napisał, sam Tadeusz Różewicz o tym napisał wiersz przecież bardzo znany. I to jest też bardzo ciekawe, bo wprawdzie Sergiusz powiedział, że ten problem wielkiego, wybitnego twórcy i jego syna akurat dotyczył nie ojca Tadeusza Różewicza, którego Tadeusz Różewicz przedstawia trochę jak lekkoducha kilkakrotnie w swojej poezji, ale dotyczył syna Tadeusza Różewicza. Ale przecież kiedy czytamy wspomnienia, to też się dowiadujemy, że te relacje
To jeszcze nie były te związki partnerskie, które znamy dzisiaj, syn, ojciec, prawda? Na ogół ci synowie bali się ojców po prostu. Grochowiak przecież ojca się bał, który go bardzo surowo potrafił ukarać, zamknąć gdzieś w komórce. On potem pisał o tych ziemniakach, które porastają kłączami, które go przerażały z dzieciństwa. No na pewno część tych wdruków takich wyobraźniowych Stanisława Grochowiaka z tych traum dziecięcych, kar ojcowskich się, przypuszczam, z pewnością wzięła. No i z drugiej strony ten żywioł matek, które takie są jak Różewicz dopiero pierwszy o tym chyba mocno bardzo powiedział, które często się bezszelestnie tak przechodzą przez to życie, a w gruncie rzeczy w życiu młodych poetów, młodych wrażliwych ludzi odgrywają dużo, dużo większą rolę, aniżeli ci ojcowie, Jowiszowie, bogowie i tak dalej, i tak dalej. Więc to bardzo ciekawa jest zresztą ta historia matki Różewicza, która, żeby wejść w związek małżeński, zmieniła wiarę, przecież to była Żydówka, prawda? Więc historie bardzo dramatyczne i jeszcze do napisania, jeszcze raz z punktu widzenia kobiecego, czy tak bym powiedział, dzięki światu rzuconemu na kobiety, bo przyjmujemy starą patriarchalną perspektywę właśnie o to Biblioteka Ojca. To jest pytanie, a dlaczego tylko Biblioteka Ojca? To nie mówimy Biblioteka Rodziców, tylko Biblioteka Ojca. Dziś już mówimy Biblioteka Rodziców, jeżeli jest jakaś biblioteka w domu współczesnym, prawda? Tych młodych zwłaszcza, bo często nie ma w ogóle. Ale dzisiaj mówimy Biblioteka Rodziców. Wtedy mówiło się bardzo często czytał z biblioteki, ojca czytał, no bo ojciec miał bibliotekę, miał swój własny pokój, jak powiedziała Virginia Woolf, a matka nie. Ale to jest szalenie ciekawe, co czytali wtedy i jak wygląda kontekst. Wiesz co, przypomniały mi się Świat poema naiwne Miłosza, który, ja go o to zapytałem, Miłosz nie znał pieśni niewinności i pieśni doświadczenia Blake'a. Dopiero po latach się okazało, że to jest w tym duchu. Miłosz w 1943 roku pisze dziecięcy właściwie, ale wcale nie dla dzieci, kosmogoniczny poemat Świat, poema naiwne. Dookoła wojna, a on pisze wierszyki pozornie nie mające z tym nic wspólnego, po to, żeby może odreagować, pokazać ten świat, który jest zagrożony, którego nie ma. Herbert wspomina, jak znalazł stronicę w bibliotece rodziców, jak znalazł stronicę z wierszem melancholijnym, lirykiem o dziewczynie Eliota. Dookoła we Lwowie pierwsi bolszewicy, Niemcy, drudzy bolszewicy, on czyta Eliota. Melancholijny, bardzo czuły wiersz. Różewicz, mówiłem, czyta między innymi Króla Ubu, Groteskę, Alfreda Jarry, czyta Ferdy Durkę, bawi się z Januszem w pisanie fraszek, a Grochowiak. Grochowiak jest najmłodszy, czyta bajki dla dzieci, jednocześnie ma te swoje lęki, no bo nie ukrywajmy, to jest przecież przez całe życie osobowość neurasteniczna. I zostaje wyrzucony z domu rodzinnego z rodzicami w czasie okupacji, znajduje się w Warszawie, gdzie przeżywa jako dziesięciolatek powstanie warszawskie, gdzie widzi, wspomina o tym zagładę getta, Żydówki wyskakujące z okien w płonącym getcie. Wraca do Leszna i mamy dwa wspomnienia, Teodora Krupkowskiego i Jacka Łukasiewicza, o tym, jak oni poszli do szkoły podstawowej po wojnie i na zakończenie roku postanowili wystawić przedstawienie w tej podstawówce. Może zgadnę, ale to jest mało prawdopodobne. Czy ty masz kukiełkę Kasper und Zeppel z sobą? A jakżeby inaczej. Jeden z ciekawszych wierszy, zanim ci, zróbmy suspens, chwilę retardacji, bo Sergiusz powiedział coś, co mnie się zawsze wydaje, ja nie chcę uprawiać, nie chciałem nigdy, jeśli chodzi o literaturę, literaturoznawstwo, uprawiać żadnego psychologizmu.
Zresztą Michał Głowiński powiedział mi kiedyś, panie Piotrze, nie ma gorszej psychologii niż ta, którą uprawiają poloniści. Zatem nie. Natomiast jestem absolutnie pewien i też już z pewnego dystansu sam to widzę, że te rzeczy, które się wydarzyły w domu naszym w tym czasie, który pamiętamy gdzieś między, nie wiem, 5 czy 6 rokiem życia, a 12 czy 14, one są tak fundamentalne i one tak określają naszą wrażliwość, że tego się po prostu nie da zmienić. No chyba, że jakieś wielkie przeżycie graniczne zmieni nas zupełnie, odmieni nas, ale w takie byle jaki Konrad, byle jaki Gustaw zamienia się w byle jakiego Konrada, tak? Tu mamy Różewicza. Uczeń szkoły podstawowej wraca po przeżyciu, przeżyciu to może za duże słowa, ale po takim doświadczeniu przedziwnym, jakim jest powstanie warszawskie, jakim jest zagłada getta z kręcącą się po polskiej stronie karuzelą i muzyką i tak dalej. I tutaj koledzy pokazują mu Kasperle Teater, średniowieczny teatrzyk kukiełkowy niemiecki, który zostawili jakaś rodzina niemiecka i on tego nie zna. Oni mówią, jak to, przecież my wszyscy ich znamy, Kaspra i Zeppla. W Polsce się mówi o Kasper i Zeppel. I Zeppel. Prawda? A skąd ich znają? Kaspra und Zeppel, tak? Zapytałem mojej mamy, która... podobnie jak ojciec wywodzi się z Leszna. Otóż w czasie okupacji w kinie Palas, to jest to samo miejsce, gdzie było kino Panorama, ale wchodziło się przez hotel Fest, bo właściwie się nazywał Fest. W czasie okupacji dzieci z całego Leszna chodziły na poranki, gdzie wyświetlano animowane filmy kukiełkowe, sfilmowane Kasper und Zeppel. Teatr Kasperle Teater niemiecki sięga średniowiecza. To są postaci, które Kasper i jego przyjaciel Zeppel. Zeppel jest takim bohaterem, to jest taki jeden z nas, to jest każdy. Natomiast bardzo wyrafinowany, przewrotny w swoich przygodach i w swoich poglądach i tak dalej jest główny bohater, czyli Zeppel. Zeppel w wersji tej tradycji, która jest znana ze średniowiecza angielskiego, to jest osoba, to jest kukiełka, która zamordowała swoje dzieci i matkę. On jest groźny. I Grochowiak tego nie zna, bo w kinach warszawskich tego nie wyświetlano, ale ma ten teatrzyk i wpada na taki pomysł, że przy pomocy Kasperle Teater pokażemy Warszawę powstania warszawskiego i zagłady getta. I powstaje genialny wiersz zatytułowany Kasper und Zeppel, którego prawie nikt nie rozumie, kto nie widział, kto nie wie, co to Kasper i Zeppel. I ja ich przywiozłem, to są oryginalne kukiełki niemieckie. Tak wygląda Kasper. Pani Barbaro, może pani go zanimuje, tak, bo to się na ręce zakłada. A to jest jego kolega Zeppel. Nie, to też, bo to jedna osoba ma, nie, tak. Dwie, tak? Pani Barbara teraz przedstawi nam przedstawienie według własnego pomysłu, a ja na tym tle przeczytam ten krótki, znakomity wiersz. Ten z długim nosem, tak, to jest Kasper. Ten mniejszy z zielonym, to jest Zeppel. I przy ich pomocy, przy tym, że to są kukiełki tylko, że to jest świat dziecka, w sposób groteskowy pokazane są jakby konsekwencje niemieckich zbrodni. Kat kawałkuje kawały chałwy. Kat oblizuje czerwone paluchy. Och, jak zielono w naszym lunaparku. Pani animuje. Sędzia ma lustra sądzące poczwarnie. Śmiech w tym namiocie jak beczka. Och, jak przyjemnie w naszym lunaparku. I chodzi fryzjer z kitlem malowanym. Nakłada na usta kilogramy piany. Och, jak milcząco w naszym lunaparku. Wisimy sobie pogodni, weseli, na rozkręconej aż w płask karuzeli. Och, ile wapna w naszym lunaparku. No właśnie, to są takie wiersze z kluczem. Tak? Jeżeli nie mamy do niego tego przypisu takiego naocznego, jeżeli nie można tego dotknąć, zobaczyć, jak to wyglądało, to jesteśmy tak daleko od tekstu, że właściwie nie wiemy, o czym
o czym mówimy. Mnie o Kaspru i Zeplu opowiedział Jacek Łukasiewicz, więc kiedy do swojej pracy doktorskiej, akurat no to nie jest wiersz erotyczny, ale przy okazji czytania wierszy Grochowiaka, to oczywiście chciałem zrozumieć wszystko, co on napisał, żeby zrozumieć i te miłosne, o których pisałem. I Jacek właśnie, Łukasiewicz świętej pamięci, mówił, ale znasz tę zabawę. Ja też jej nie znałem, oczywiście musiał mi to wyjaśnić, ale teraz pierwszy raz w życiu widzę oryginalne. To jest prezent od niemieckiego poety ze Stuttgartu, Christopha Lippelta, który dał mi je, a później zmarł, starszy dużo ode mnie. To są oryginalne postaci tych kukiełek przywiezione z Niemiec. Gdybyśmy szli tym tropem, a może pójdźmy, skoro tak się nawiązało w tej naszej rozmowie, no to wiersze Różewicza o zabawkach lub też reminiscencje z Muzeum Zabawek u Henryka Tomaszewskiego, to też są takie teksty, które dają nam jakiś dostęp do tej wczesnodziecięcej, a żywej do śmierci u poety wrażliwości. Tak, bo Piotrze, kiedy się wgłębiać w twórczość pełną humoru, mniej czy bardziej, tam są różne niuanse. Na przykład Różewicz jest poetą no, cały czas takim właściwie ironicznym, prześmiewczym, zdystansowanym. Herbert nie umie napisać erotyku, Grochowiak pisze genialne erotyki, są różnice. Ale zarazem to jest trzech prawdziwych artychów, to jest trzech cyganów. Mieli kochanki, bawili się zabawkami. No i juwenilia herbertowskie te erotyczne są, no nie są to rzeczy kunsztownej, najwyższej miary. One się później okazały, jak pani, tak powiemy, pani Halina Misiołek je ujawniła, pierwsza miłość Zbigniewa Herberta, ale ja cię, nie wiem, czy cię zaskoczę, bo ty jesteś erudytą nie mniejszym, więc wiadomo, że Grochowiak miał też swoją miłość. Taką pozamałżeńską. Nazywała się Maria Sołtych, była ilustratorką książek dla dzieci Grochowiaka, była artystką, malarką. Zresztą oddzielny temat. Wszyscy oni chcieli być, wszyscy trzej chcieli być artystami, malarzami. Tak, chcieli iść ciekawe. Do Akademii Sztuk Pięknych, żaden nie poszedł, ale każdy z nich rysował. I wyobraź sobie, że ja myślałem, no tak, no Grochowiak miał tą swoją... No kochankę, jak to. Różne miał damy po drodze i aktorki niemieckie i poetkę angielską i tak dalej, Zbigniew Herber, żonaty z Katarzyną z Dzieduszyckich. No a Grochowiak, a Różewicz taki zupełnie inny od Grochowiaka, taki zapakowany, zupełnie inny od Herberta i nic. Aż się ukazała w ubiegłym roku książka zatytułowana Jeszcze kocham, Anny Świrszczyńskiej. I Różewicz okazał się kochankiem Anny Świrszczyńskiej, mając już 16-letniego starszego syna i 14-letniego młodszego Jana, czy jakoś tak. Są to zapisy znakomite, które pokazują siłę uczucia, właściwie żywioł uczucia, tęsknotę, kobiety w tym przypadku za mężczyzna, człowieka za człowiekiem, za związkiem erotycznym, na właściwie rzadko doświadczaną w literaturze polskiej skalę. Świrszczyńska bardzo tęskni za Różewiczem. Wiesz, odważę się to przypomnieć, bo to jest bardzo, bardzo smakowite. To jest taka scena, gdzie Różewicz w 1969 roku jedzie w Tatry, ma już zamówiony pokój. Tam zresztą nawiasem mówiąc spotyka go Michał Jagiełło, który jest już nawiedzony, że będzie wydawał antologię poezji Tatr. Cieszy się, jak Różewicz z jakimś dziennikarzem z Warszawy wrócił z nadmorskiego oka i mówi: Panie Tadeuszu, i jak? No, czy będzie wiersz o Tatrach? A Różewicz mówi: Panie Michale, za wysokie te Tatry. I nie napisał wiersza o Tatrach. Ale wracając, pojechał do Krakowa, przyszedł, jak opisuje Anna Świrszczyńska, do jej domu i miłość, która zakiełkowała pod koniec II wojny światowej w latach 40. jeszcze, w tym 69 roku została spełniona.
I ona do wychodzącego Różewicza mówi, ale nie gniewa się, on nie odpowiada. Ale napiszesz do mnie, on mówi nie. Opowiadał mi Andrzej Falkiewicz, że w latach 70. Tadeusz Różewicz, będąc w podróży w Warszawie między godziną 9.14 a 11.48, miał przerwę w podróży. Czas pomiędzy jednym a drugim pociągiem. Poszedł do pisarza Mieczysława Piotrowicza, którego znał i który mieszkał blisko dworca, i od 9.14 do 11.48 emablował jego żonę, aktorkę. Po czym się pożegnał i poszedł na pociąg. I to samo się powtarza ze Świrszczyńską. Już nigdy nie wrócił, nie odpowiedział na list. No tak, to jest, ja mogę na to odpowiedzieć tylko anegdotą, bo przecież nie mówimy tego po to, żeby tutaj jakieś takie tylko smakowite czy pieprzne kąski opowiadać. To często są w ogóle wyłącznie flirty, gry wyobraźniowe, a nie żadne jakieś takie, prawda... To bywają nawet konfabulacje. Bywają nawet konfabulacje, ale mogę odpowiedzieć anegdotą. Myśmy wydawali kiedyś na uniwersytecie tom związany z poezją Wisławy Szymborskiej. No to już tak zmierzało do tego, już dostała nagrodę chyba Herdera w Niemczech, potem dostała honoris causa, czy w Wiedniu, ale ona coś dostała w Niemczech, to nie Herdera. Może tak, bo Dedecius pisał jakiś wstęp, pamiętam, wtedy, kiedy ja tam byłem. I w tym tomie był tekst o jej erotykach. I znakomita dziś profesorka, literaturoznawczyni, tak próbowała umieścić te wiersze miłosne w różnych etapach życia Szymborskiej, i ona się wściekła. Ona dostała ten tom tak do rozpoznania i odpisała Edwardowi, że tutaj co i tutaj po łóżku skaczą, to jej kołdry zrywają. A co tam ta pani, czy ten pan mogą wiedzieć o tym, czy ona wtedy była z Adamem Włodkiem, czy nie z Adamem Włodkiem, czy już była z Kornelem Filipowiczem, czy jeszcze z kimś innym, ale no taką furię, ja nigdy nie słyszałem, żeby Wisła, prawda, Wisełka, mogła być tak do imentu rozpalona i wściekła, że się próbuje, że tak powiem, skakać po głowie i po alkowie, tak jak po metaforach. No to jest rzeczywiście trudna rzecz, prawda, bo w tej poezji my sobie tak trochę jak w poezji trubadurów i myślimy o tej wyobrażonej, do której ten poeta tam pisze, nawet jeśli pisze o tym pustym pokoju, prawda? Na poduszce wgłębienie po twojej głowie wypełnia, wygładza czas. To oczywiście Różewicz, pusty pokój. I myślimy o Wiesławie, tak? Jak czułość Norwida nieomal, no, tak? No, a to właśnie takie jest, prawda? Na pleciące z włosów blond. I tak albo sobie... Krynicki, prawda? Tak. Jakbyś odnalazł w wyludnionym domu bukiecik włosów na ściętej pościeli. Tak, no Grochowiak ma z kolei to mydło, gdzie pokazuje, że wdowiec, tak, prawda, myje się tym mydłem, które zostało po kobiecie, która umarła, i na jutro już mu nie starczy i zacznie się głód, prawda? Więc my sobie wyobrażamy tę postać tak, jak sobie wyobrażamy, a to jednak w życiu tych poetów były często albo konkretne osoby, albo jakby zestrzelone osobowości kilku spotkanych, a takich. Znów mówimy o tym, że owszem, ojcowie, starsi bracia, koledzy od wódki mieli bez wątpienia wpływ, ale kobiety miały wpływ największy. Przyznaj mi rację. Ja bym przeszedł na chwilę od anegdoty do poważnych rzeczy i wrócił do anegdoty, bo uświadomiłem sobie w tej chwili, w tym cyklu naszych rozmów, no, inspirowanych rokiem Norwida, rozmawialiśmy dużo o skamandrytach. I jedyną osobą z tego grona nazwisk, które tutaj wymieniamy, która gościła w Ziemiańskiej, była właśnie Świrszczyńska, która w 1934 roku dostała nagrodę w konkursie poetyckim Wiadomości Literackiej. Zaprosił ją Tuwim i Wierzyński. Szarmancko ją przywitali, rozmawiali właśnie w Ziemiańskiej, życzyli jej
rozwoju. Tuwim jej dał dwie strony rękopiśmienne jakiegoś starego egzemplarza Biblii, które Świrszczyńska przechowywała bardzo, bardzo, bardzo długo i była zachwycona, jaki to wielki, jaka atmosfera zupełnie inna w tej ziemiańskiej panowała. Przyszło mi do głowy, to jest robocze, może to jest trochę wytrych, może to jest za duże uogólnienie, żebyśmy teraz zastanowili się chwilę nad takimi relacjami pomiędzy bohaterami naszego wieczoru a rzeczywistością polityczną czy historyczno-polityczną. O ile skamandryci przynajmniej na początku manifestowali ufność wobec ówczesnej władzy, dopóki się nie rozczarowali oczywiście. O tyle Różewicz, Herbert i Grochowiak to są chyba poeci niepokoju, a nowofalanie poeci nieufności. Dlatego im niepokój to było za mało. I teraz chcę ci, wracając do anegdoty, chcę ci opowiedzieć o kondycji politycznej Grochowiaka, bo on był najbardziej z nich właściwie urzędującym poetą. Był redaktorem naczelnym albo zastępcą naczelnego. Był, no nie był członkiem KC czy biura politycznego i tak dalej, ale był poetą bardzo politycznie, wydawałoby się, zaangażowanym. Po jego śmierci zapytałem, bo bardzo mi to doskwierało, dlatego że to jest jakby całkowicie sprzeczne z jego poezją, prawda, z jego poetycką, norwidowską czułością w tym, co pisze. Jego przyjaciela, także wielkopolanina, świetnego poety Mariana Grzyszczaka. Słuchaj, Marian, czy Stanisław Grochowiak był koniunkturalistą politycznym, czy był karierowiczem? A Marian Grzeszczak mówi nie. On był politycznym romantykiem. I mówi, słuchaj, jedyną zagraniczną podróż, jaką odbył Grochowiak, to była podróż z Międzyrzeckim, z Broniewskim i jego żoną oraz Wisławą Szymborską do Moskwy, Leningradu, Tbilisi i Batumi. Było przyjęcie, różne rzeczy, Grochowiak się przyglądał Broniewskiemu, bo Broniewski robił różne bardzo dziwne rzeczy. Czytał na ulicy swoje wiersze przechodniom. Chodził na rękach. Tak, płakał w celi, to nie jest dziwne, w twierdzy Pietropawłowskiej, gdzie więziono i męczono Polaków, płakał. No ale mniejsza z tym, odbyło się przyjęcie na Kremlu, gdzie poproszono, żeby teraz wielki poeta polski Majakowski wzniósł toast. Wstał Broniewski i zaczął coś mówić, po czym się zastanowił i mówi, ale ja tu byłem na Ubiance i wybiliście mi wszystkie zęby. Wyjął dolną szczękę, wyjął górną szczękę i zaczął seplenić, mlaskać. Zrobiła się śmiertelna cisza. Po dłuższej chwili opadł na krzesło Broniewski. Chruszczow zagadał do najbliżej siedzącego towarzysza. Poszedł gwar, jakby się nigdy nic nie stało. Grochowiak się zakochał w Broniewskim, mówi Grzeszczak. To się stał jego idol. To był romantyk polityczny. No, to przednia anegdota, o której mówisz, związana z Broniewskim. Jak będziemy kiedyś o nim mówić, to byłoby pewnie więcej, ale tutaj też są literaturoznawcy, którzy to zgłębili. Ale ja bym chciał tylko wrócić do tego, że powiedziałeś o Świerszczyńskiej i też dobrze powiedziałeś, bo to jest, coraz bardziej to widzimy, że to jest prawdopodobnie najważniejsza polska poetka XX wieku. Widzimy, jak ona jest żywa jeszcze w tej chwili i zarówno żywa, kiedy mówimy o takich traumatycznych sprawach jak powstanie, czyli budowałam barykadę, prawda? Myślę o tym jej tekście. Czy jak mówimy o feminizmie, o doświadczeniu przez kobietę swojego ciała, o tym, że ona jest jakby poprzez to ciało postrzegana i poprzez to ciało jego przymioty, czy już nie przymioty, włączana albo wyłączana z kultury. To są tak radykalne, myślę o Tomie Jestem Baba, to są tak radykalne ujęcia. I to, co mówił Miłosz, jakiego to gościa mieliśmy, prawda, to nam się wydawało wtedy, kiedy on mówił o Świerszczyńskiej, że on sobie uprząta pole literackie.
trochę tak, żeby przeciwnika czy równorzędnego wybrać sobie takiego, który nie doskoczy, prawda? Że nie powie o Tuwimie, nie powie o Przybosiu, o nikim tam nie, a ustawi sobie, nie, nawet nie o Szymborskiej, ustawi sobie Świerszczyńską, bo wiadomo będzie, że ach, powiedział, taka jest Świerszczyńska, zapomnieliśmy już to nazwisko i mówmy tylko o Miłoszu. Ale on to mówił wtedy szczerze i prawdziwie i my to również pracując ze studentami coraz bardziej widzimy, jak bardzo ta poezja Świerszczyńskiej, Anny Świerszczyńskiej jest żywa, mocna, kompletnie aktualna w formach wyrazu, wręcz powiedziałbym czasem prekursorska, kiedy się pewne rzeczy czyta, więc fantastycznie, że Annę Świerszczyńską wspomniałeś. A co do relacji politycznych? Jeszcze ci się wetnę w słowo, bo nie wiem, czy wiesz, no żeglując po trzech oceanach spotkaliśmy Annę Świerszczyńską i nie wiem, czy wiesz, że Czesław Miłosz, który ją przetłumaczył na język angielski, chciał wydać jej tomik w Stanach Zjednoczonych i wymyślił sobie, że w rozmowach z wydawcami, którzy muszą mieć jakiś powód do wydania, że to jest dobra poezja, to jest jeszcze za mało, że on będzie im perswadował, że to jest po pierwsze bardzo dobra poetka, a po drugie to jest feministka za żelaznej kurtyny, z komunistycznego kraju feministka. Wydawca dał się namówić, wydano tomik Świerszczyńskiej w przekładach Czesława Miłosza. Za jakiś czas Czesław Miłosz udał się do wydawcy i jak? Czy się sprzedaje? A wydawca mówi, nie, nie, niestety się nie sprzedaje. Amerykańskie feministki odrzuciły Świerszczyńską. A dlaczego? Bo uznały, że tam jest zbyt dominujący pierwiastek męski, mianowicie Pan Bóg. No tak, to też można sobie to wyobrazić, ale zaczęliśmy mówić o polityce. Słusznie powiedziałeś o tych skamandrytach, to znaczy jest rzeczywiście tak, że no ta, znów powiedzmy anegdotę, ta słynna historia, kiedy skamandryci wyjeżdżają rządowym samochodem z audiencji u marszałka Piłsudskiego, jadą tym wielkim rządowym biujkiem, czy cokolwiek to było i Tuwim chyba mówi do Słonimskiego, ach, jakby to było fajnie, jakbyśmy teraz kogoś przyjechali znanego, prawda? I ta cała historia by się unieśmiertelniła. Oczywiście polityka to jest straszna pułapka dla autorów, ale też okrutne mamidło. I niewiele wiem o wypowiedziach politycznych Różewicza. Znaczy, oczywiście Różewicz napisał wiersze w okresie socjalizmu, one moim zdaniem akurat są najmniej socjalistyczne z tych wszystkich, które wtedy inni poeci pisali i mnóstwo tych wierszy się znakomicie broni. Natomiast w telewizji widywałem go wyłącznie w jakichś rozmowach albo z Przybylskim, albo z jakimiś filozofami. No nie, nie, ja go widziałem w stanie wojennym, kiedy na taśmie w drukarni przesuwały się tomy jego dzieł zebranych i on nic nie mówił, ale się aż oblizywał. Ach, rozumiem. No czyli to zresztą, proszę Państwa, no przecież to byli też ludzie ze swoimi wszystkimi wadami również i z apetytami także na to, żeby to ja rosło. Ja pamiętam akurat, no właśnie, Sergiusz widział Różewicza, kiedy ogląda schodzące taśmy jego wierszy pewnie zebranych w latach 80. Ja byłem na konferencji w Kamieniu pod Opolem poświęconej Różewiczowi. Nasz przyjaciel Tadeusz, to było dwujęzyczne, połowa referatów była po niemiecku, połowa była po polsku, a Tadeusz Różewicz siedział obok referenta i komentował każdy referat. No takiej łaźni to ja nigdy w życiu nie przeżyłem, bo on naprawdę komentował, nawet tak potrafił w połowie referatu wziąć i kiwać głową albo coś dopowiedzieć. Ja mówiłem o Niemcach w jego twórczości, o poetach, filozofach i tak dalej. I tak do pewnego momentu kiwał głową, ale jak doszło do filozofów i coś powiedziałem o Heideggerze, to on nie wytrzymał, wziął ten mikrofon i mówi, upraszcza pan moje widzenie Heideggera, ale to jeszcze nie było najgorsze. Potem dodał, ale i samego Heideggera pan też upraszcza. Więc, ale później pojechaliśmy na taką wyprawę między innymi do Jagniątkowa, do Muzeum Hauptmana. W Kotlinie Kłodzkiej, tak? Hauptmana, noblisty.
I wtedy zobaczyłem, co to znaczy ten niezaspokojony głód literackiej Nagrody Nobla, bo do tej pory tylko czytałem o Iwaszkiewiczu, który tam krążył za każdym razem przed tym werdyktem noblowskim, liczył, że dostanie, o Herbercie, który pomstował, że go tam właśnie załatwiono i przez rozmaite intrygi tej Nagrody Literackiej nie dostał. Zobaczyłem w tym muzeum, jak Różewicz komentuje eksponaty po Hauptmannie. No przecież nobliście za, nie wiem, czy on za tkaczy dostał, czy chyba za tkaczy dostał, prawda, Nobla. I tam między innymi w takiej szafce był jeden trzewik Hauptmanna. I Różewicz zaczął sobie dworować. A gdzie jest drugi trzewik? Czy on mógłby dołożyć swój trzewik do tego trzewika? Potem zaczął mówić, że w tych czasach to noszono onuce, więc przydałyby się onuce. No ale skoro jest jeden trzewik, to powinien być, i przecież wiedział doskonale, jak to się odmienia, mówi jeden onuc czy jedna onuca. Cały teatr stworzył taki, który miał jakby spłaszczyć to jagniątkowo i tego całego Hauptmanna. I w tym momencie zobaczyłem ten wilczy wzrok głodnego wielkiej nagrody poety, choć Różewicz nie dawał tego specjalnie poznać po sobie, ale bardzo, przynajmniej w kręgu niemieckojęzycznym, o swoją recepcję zabiegał. To zresztą było też bardzo zabawne, kiedy ja napisałem już ten referat i dodawałem go do druku, to postanowiłem tak na wszelki wypadek sprawdzić wszystkie niemieckie cytaty u Różewicza w poezji. Prawie w każdym się pomylił. Prawie w każdym jest błąd. Jest jakieś przeoczenie i inne zdanie, albo to jest źle przetłumaczone. Redaktor Marek Zybura chyba redagował ten tom, powiedział, że nie poprawiamy. To nie będziemy robić przypisów, żeby to poprawić. Ale to też spowodowało pewną rozmowę nad tym, jak oni pracowali nad tymi tekstami, które wydają się arcyważne w ich utworach. I mnie z kolei powiedział Karl Dedecius, kiedy Różewicz tam był u niego kilkakrotnie przecież i pracował nad niemiecką poezją, to raczej korzystał z wypisów, raczej korzystał z antologii. To nie było tak, że studiował dokładnie tomik Bena, prawda, albo tam coś innego, tylko korzystał. Podobnie o Herbercie mówił Karl Dedecius. Kiedy był w tej podróży swojej niemieckiej, nie poszedł do żadnego muzeum, tylko kazał sobie przynieść te albumy z reprodukcjami. Bo mu się nie chciało, nie był w formie i tak dalej, więc my czasem mamy takie wrażenie, jak ten Różewicz czyta poetę niemieckiego, kiedy ty powiedziałeś, że o Tatrach nie napisze wiersza, ale on napisał o Goethem, który napisał wiersz o górach, prawda? Jak ten Różewicz cytuje, on to mówił. No poemat o bandzie Rutkiewicz, tak. Tak, ten wiersz, ale też mówił ten odpoczynek wędrowcy Goethego. Tak. Ja pamiętam, jak Różewicz to recytował, über allen Gipfeln ist Ruhe, über allen Wipfeln spüre kaum einen Hauch. I tak mówił, jakby on całą poezję niemiecką. Flet. Proszę? Nad całą równiną flet. Tak, tak. Tak jakby znał tę poezję na wylot. I my czasem ulegamy takiemu wrażeniu, że ten poeta wie wszystko. Przeżarł to, przegryzł, prawda? Albo tak jak Herbert, przez te obrazy. On je przecież był, wąchał, dotykał w tym muzeum, spędził godziny, patrzył. No oni macerują czasem to w sobie i my właśnie tylko widzimy pewien wywołany na papierze efekt tej maceracji, niekoniecznie ostatni, to jest niekoniecznie dla mnie końcowy. Ten cud właśnie tego przetworzenia przez wybitną osobowość. I to jest to samo z relacją polityczną, znaczy to wszystko jest skomplikowane, to się nie da ująć jednym słowem. Oni niby nie są jakoś szczególnie zaangażowani politycznie, no wręcz za chwilę są po przeciwnej stronie, zwłaszcza Herbert, który przecież zaczynał u Piaseckiego w Paksie, więc to też jest jakaś ewolucja. I podobnie jest z macerowaniem się ich religijności czy wiary i w życiu, i w poezji. Ja właśnie, przepraszam, teraz ja cię wetnę, bo zmierzałem do tego, w którymś momencie zgubiłem, jak to zwykle u mnie, ten cel, do którego zmierzałem, ale chciałem właśnie powiedzieć, że tak jak potrafili panować nad materią własnych i cudzych wierszy, jak potrafili użyć te wiersze, jakieś ich refleksy, czasem niedokładnie przetłumaczone, czasem nie do końca dobrze zrozumiane,
I są absolutnie genialni. No, ten wiersz Różewicza, Goryla Kefiś o Ezrze Poundzie, prawda, uwięzionym w zoo włoskim po II wojnie światowej, to jest coś zupełnie niebywałego. Jego cytaty z włoskich poetów także. Wydaje nam się, że no, mówi przez tego poetę sama ta wielka poezja, którą on cytuje, bo tak potrafi tak ją zmacerować, jak powiedziałeś, tak ją użyć, przetworzyć. I mnie się wydaje, że jedynym medium, którego nie potrafili zaczarować, była kamera. Nawet nie wywiady radiowe. Wywiady radiowe, wypowiedzi prasowe, to jeszcze można... Nawet teatr, bo Różewicz wchodził na scenę tak. I też tam aktorom no, przerywał. Tak. No, zwłaszcza w Kartotece Rozrzuconej, gdzie już zrobiono z niego postać. Natomiast po prostu, mam takie wrażenie, kiedy ja oglądałem rozmowy z Różewiczem, nie z Różewiczem, tylko rozmowy z Grochowiakiem telewizyjne i rozmowy z Herbertem również, chyba Małachowski robił takie rozmowy z Herbertem, to miałem takie wrażenie, że ten Bóg to jest kamera, prawda? Że tańcząc z diabłem, którym jest kamera telewizyjna, nie zmienia się diabła, tylko diabeł zmienia poetę. Oni po prostu, no nie można tu użyć brzydkiego słowa, ale plotą androny. Starają się wejść w jakąś nie ich rzekę zupełnie. Są tam nieswoi. Są odarci, wyjęci, nadzy, bezbronni, mówiący głupoty często. Natomiast są przedziwnie swoi, przedziwnie w sobie, kiedy mówią o... To też o człowieku po prostu, o każdym. Kiedy Różewicz się fascynuje rzęsą Staffa, prawda? Nie wygłupiaj się, nie wynoś się ponad innych. Jesteś taki jak wszyscy, jesteś taki jak ja. Mizerabilis Grochowiaka, który nie lubił, żeby go turpistą nazywać. Zresztą przybość turpistą nazywał również Różewicza w tym swoim poemacie. Tak, oczywiście. Tak. Herbert, który ma niesłychanie celne, empatyczne, tak trafiające w to, co nazywamy człowieczym frazy, że to powala po prostu. To jest genialne. Natomiast... Poczekaj, tylko jedną rzecz powiem, bo ja patrzę na kamery, które zapisują czy transmitują obraz z naszej rozmowy i właśnie odnoszę takie wrażenie, chyba trafnie to wyartykułowałeś, że poeta jest największy, czy jest wielki wtedy, kiedy mówi do pojedynczego człowieka. I o pojedynczym człowieku, prawda? Kiedy mówi do konkretnego, nawet nie widząc go, wyobraża sobie konkretnego poety. Kiedy oni mówili do kamery i wyobrażali sobie, że może ich ogląda 20, 200 tysięcy czy 2 miliony osób, wtedy tracą rezon, prawda? Wtedy tracą to, co moglibyśmy nazwać empatią, tym takim, no takim człowieczeństwem najgłębszym w tym wszystkim. Bo wiemy, ach, mówię do wielu, prawda? A kiedy on mówi do pojedynczego, wtedy jest najdotkliwszy w tych swoich przesłaniach. Ja wspomniałem o wielkim temacie religijności, wiary u ich trójki. Wszyscy to są w jakimś sensie heretycy. Oni to wiedzą, oni to mówią. Nieortodoksyjni w swojej wierze, ale zarazem wszyscy to są poeci wierzący, można powiedzieć, to są poeci wiary. Już bliżej końca pewnie przypomina mi się, zresztą miałem taką rozmowę telefoniczną paręnaście godzin temu z ojcem Wacławem Oszajcą i przypomniał mi fraszkę, tak niewinnie zatytułowany utwór Norwida, kiedy Michelet wystąpił z kościoła pisanego przez duże K, dewocja podnosi larum, prawda, w Paryżu, a Norwid pisze: jeżeli za kościołem, pod kościołem, w pobliżu kościoła, tego przez małe K, jest cierpienie, leje się krew, to się drze sutanny na bandaże i idzie się opatrywać rany, a nie wydaje dewocjonalne okrzyki. To jest niesłychanie aktualne przecież w epoce, kiedy mamy uciekinierów i tak dalej, i tak dalej. Przecież ale, mnie czułość nigdy nie opuści. Ale a propos Oszajcy i Różewicza i nieortodoksji, bo to jest ogromny temat. Gdzieś pod koniec lat 90. odbywało się spotkanie z Różewiczem w Teatrze Narodowym, na które Różewicz zaprosił Wacka Oszajcę. A zaprosił go dlatego, że kiedy był gościem w 90. bodaj pierwszym czy drugim roku Gazety Struktury Trzecie,
Balcerzan zaproponował mu w rozmowie telefonicznej nocleg u jezuitów. Różewicz po dłuższej chwili kompletnej, dającej do myślenia ciszy, powiedział coś takiego, że chętnie, to ciekawe. Był tak zmęczony, opowiada Wacek, wtedy w 91 roku, że rano poszła mu krew z nosa, ale nie zwracał na to najmniejszej uwagi, tylko powtarzał, ja śpię, ja jestem w klasztorze i to u jezuitów. Minęły lata, jest rok 99, ma to spotkanie w Teatrze Narodowym, na które Wacek nie mógł przybyć, a dostał zaproszenie, zadzwonił, telefonował do Różewicza, przeprosił, a Różewicz zaprosił go do hotelu. Wacek przybył, a Tadeusz Różewicz mówi, czy mogę ojcu jezuicie zaproponować koniak. A Wacek mówi, koniak zawsze. A Różewicz mówi, no widzi ojciec, jakie to stereotypy wokół nas krążą, a o mnie mówią, że ateista, a to takie staroświeckie słowo. No tak, tak. I czasem jest tak, znaczy to ja bym, to można by to trochę stopniować, tę ich odległość od, no z pewnością od ortodoksji ogromną, bo pamiętamy, że no Herberta pod tym kątem zlustrowano, że w którymś momencie, teraz już to zapomniane, ale w którymś momencie, że on w żadnej mierze nie jest poetą katolickim. O Różewiczu, no sam Różewicz prowokacyjnie zresztą tak o sobie powiadał, no ale w końcu mówił, życie bez Boga jest możliwe, życie bez Boga jest niemożliwe. No to jest fraza, która jest tak absolutnie genialna. A o Grochowiaku na koniec tych moich takich właśnie pamięciowych kwestii związanych z sakrum w poezji Grochowiaka, bo tego było bardzo, bardzo dużo. Potem się w różne strony rozchodziło. Proszę Państwa, przez całe lata w takim wierszu Łazarz funkcjonował błąd. Dopiero Jacek Łukasiewicz to poprawił. Ostatnia fraza wiersza, niezwykle publikowanego jako wiersze rozproszone, dodatkowe, jest, że tam w czeluści, tam Bóg mnie opuści. A w oryginale u Grochowiaka jest, tam Bóg mnie nie opuści. Tylko po raz pierwszy ktoś spisując z rękopisu spisał to źle i tak funkcjonowało w tych wszystkich wyborach. Nawet jeszcze chyba w tym celofanowym piwowskim wyborze też było źle. No ale to czasem jeden błąd. Dlatego ja uwielbiam temperament Sergiusza, który jest temperamentem archiwisty. On do tego dotrze, sprawdzi, pokaże Państwu, jak naprawdę Kasper und Zeppel wyglądają, a nie będzie ufał jakiemuś krytykowi, który kiedyś coś napisał, on przetworzy jeszcze raz. Bo w ten sposób nawet Wikipedię o Grochowiaku czytałem dzisiaj, tak żeby zobaczyć, co o nim jest. Funkcjonuje tam w bibliografii, uwaga, Jan Łukasiewicz, nie Jacek Łukasiewicz, tylko Jan Łukasiewicz, Stanisław Grochowiak, Warszawa 1980. Ta książka nigdy się nie ukazała. Ja ją oczywiście widziałem i Jacek Łukasiewicz dał mi ją do przeczytania, ale ta książka nigdy się nie ukazała, natomiast funkcjonuje we wszystkich bibliografiach prac, czasem i doktorskich, poświęconych Grochowiakowi. Więc jeżeli ja widzę, że tam jest Jacek Łukasiewicz, no niekoniecznie Jan jak w Wikipedii, ale Jacek Łukasiewicz, Stanisław Grochowiak, Warszawa 1980, to wiem, że no nie ma o czym dyskutować z tym krytykiem czy z tym historykiem literatury, który po prostu w ogóle nawet nie sprawdził tych źródeł. A historia jest zresztą bardzo ciekawa. Jacek napisał tę książkę, Stanisław Grochowiak, miał ją wydać w 1980 roku, ale, bo mówiliśmy o polityce, wybuchła Solidarność. I uznał, że ta książka poszła na zbyt wiele ustępstw z poprzednią władzą, prawda? Wtedy się wydawało, że ten karnawał Solidarności będzie trwał wiecznie, że cenzury nie będzie wiecznie. To był ten krótki czas, kiedy się kilka świetnych książek bez cenzury właściwie w Polsce ukazało. I wycofał tę książkę. Natomiast pokazał mi rękopis. Trochę mu się dziwiłem, bo tam nie widziałem żadnych serwitutów, a książka była świetnie napisana. No ale po latach spełnił to w fenomenalnym dziele, które niedawno się ukazało, poeta Grochowiak, Stanisław Grochowiak, poeta Jacka Łukasiewicza, gdzie właściwie przybliża nam sens każdego wiersza, wiersz po wierszu, tomik po tomiku, temat po temacie. To jest coś absolutnie niebywałego i to... I tu chciałbym, żeby to, kiedy mówimy o Grochowiaku, to zdanie Jacka Łukasiewicza, który zresztą też o Różewiczu świetnie pisał, o Herbercie znakomicie pisał, więc jakby też mógłby, gdyby żył, ty go zapraszałeś wielokrotnie, on cię bardzo lubił, mnie zresztą też, to pewnie
tu mógłby być tym najważniejszym gościem dzisiaj na wieczorze. Tak, to przedziwna, bardzo wspaniała i barwna osobowość, poeta, świetny poeta. Z Leszna. Z Leszna, który właściwie ze Lwowa, prawda? Tak. A repatriowany czy ekspatriowany do Leszna, który potrafi pisać o innych poetach. To jest rzadkie, bo trzeba przekroczyć, prawda, tą zawiść, jaką mamy wobec tych innych, która polega na tym, że tylko moje wiersze mają być, bo wszystkie inne nie muszą. Ja sobie na finał, nie wiem, co ty, Piotrze, na finał przygotowałeś, ale ja na finał sobie obmyśliłem taką krótką refleksję, że spotykałem we wspomnieniach o Grochowiaku, w korespondencji i wspomnieniach o Herbercie, powracający jak refren pytanie, kiedy ci ludzie pisali? Nikt nie wie, kiedy oni tyle napisali, tak? Młody Grochowiak, Herbert, który bez przerwy gdzieś po muzeach, po świecie, Grecja, Holandia, Niemcy, Włochy i tak dalej, i tak dalej. Kiedy oni mieli czas? I przypomniało mi się, że zapytałem o coś takiego, czy właściwie rozmowa zeszła na taki temat, z Jankiem Różewiczem w wojsku w Łodzi. Kiedy twój ojciec tyle napisał? Kiedy on pisze? A on mówi, słuchaj, on pisze zawsze, a w międzyczasie czyta gazety. Świetne. Ja mam to, kiedy oni piszą, to mnie opowiadał, jak to wyglądało u jednego ze znanych polskich pisarzy, równie już parę lat temu zmarłych, u Janusza Głowackiego, opowiadał mi Krzysztof Mętrak. No bo Janusz Głowacki brylował przecież właściwie od wczesnych godzin południowych w rozmaitych warszawskich knajpach, a jednocześnie regularnie ukazywały się jego felietony, opowiadania, potem powieści. I on po prostu, to był twardy reżim, od tam pierwszej czy drugiej urzędował do późnych godzin wieczornych. Potem w domu dwie godziny snu, brał prysznic lodowaty, zasłaniał okna grubym kocem i pracował od trzeciej w nocy do ósmej czy do dziewiątej, żeby napisać to, co trzeba napisać. Więc to czasem właśnie w ten sposób wyglądało. Pamiętasz, jak pisanie, Grochowiak... Tak trochę po w angielskim stylu dżentelmenów, że nie wolno mówić o czymś, że to nam przychodzi z trudem. Grochowiak wołał o czwartej nad ranem żonę o podkurek. Bo kończył pracę, szedł spać i zjadał taki między śniadaniem a poprzednią kolacją. Ale pani Barbara świadkiem, bo dużo rozmawialiśmy o Skamandrze, że to się powtarza, bo Skamandryci ciągle siedzieli w Ziemiańskiej albo jedli obiady tam u Simona czy u innego i też nie wiadomo, kiedy oni pisali. A napisali tyle, że musieli przede wszystkim nic innego nie robić, tylko czy prawie nic innego nie robić, tylko pisać. No wiesz, jeszcze zawsze pozostaje to podejrzenie, które wobec wielu pisarzy polskich, zwłaszcza dawniejszych wieków, na przykład tłumaczy barokowych, już nie będę wymieniał nazwiska, że te tłumaczenia robiły za nich, czy te wiersze pisały za nich żony, a oni potem ewentualnie jedną zwrotkę wycięli albo jedną dodali i publikowali to jako swoje. Takich przykładów tych właśnie żon, o których mówimy, które się poświęciły jako sekretarki literackie, prawda, poświęciły się, żeby ogarniać karierę mężów, a w gruncie rzeczy podrzuciły połowę pomysłów albo trzy czwarte, a jedną drugą napisały, to też jest osobny przyczynek do zbadania, żeby im dać głos, bo wielu z nich już głosu nie damy, bo o tym nie wiemy, ale no już nie będziemy wymieniać, kto mógł za coś napisać za Różewicza, Herberta czy Grochowiaka. Zmierzamy do końca naszego spotkania. Trudno sobie wyobrazić, żebyśmy przemierzyli tak szerokie oceany jak twórczość Herberta, Różewicza i Grochowiaka. I myślę, że moglibyśmy jeszcze przemierzać przez następne godziny. Taka refleksja odnośnie cyklu między wierszami. Cykl ten opiera się głównie właśnie na wspomnieniach o poetach, o ich twórczości, ale to też wspólne miejsca, wspólne terytoria, wspólne motywy, wspólne punkty biografii. I tak teraz przyszło mi do głowy odnośnie następnego spotkania z cyklu między wierszami. Wymieniliśmy kilka razy, padło nazwisko Juliana Przybosia.
postać bardzo istotna, niemalże strategiczna, bym powiedziała. I jeżeli chodzi o Grochowiaka, Oda do turpistów. No Grochowiak, tak jak pan Sergiusz powiedział, nie lubił określenia turpista. Natomiast od razu przypomniało mi się pewne zdarzenie, tutaj anegdota kolejna i takie przejście jakby do tego spotkania między wierszami następnego. 6 października 1970 roku Julian Przebuś umiera. Mamy 51. rocznicę, 6 października będziemy obchodzić i we wspomnieniach Grochowiaka ten dzień, to był dzień, kiedy spędzili w Domu Literatów w Oborach i tam właśnie dokładnie można powiedzieć na posterunku Julian Przybyś po prostu umiera na oczach zebranych literatów, tłumaczy, bo to chyba tak było, to było spotkanie poświęcone tłumaczom. Dobrze mówię? Tego nie wiem, ja mógłbym tylko powiedzieć, że po latach wiem to, co próbował mi powiedzieć dawno temu Jacek Łukasiewicz, że Oda do turpistów i w ogóle spór z turpistami, cały atak Przybysia nie był wcale wymierzony w Grochowiaka. Grochowiak był za mały dla Przybysia, on był wymierzony w Różewicze. No i generalnie sam Grochowiak dla Grochowiaka, no niby tutaj Oda do turpistów była jakby skierowana przeciwko temu nurtowi, natomiast no dla Grochowiaka Julian Przybyś był mistrzem, także tutaj to jest bezdyskusyjne I paradoksalnie, przyklejając mu łatę, przecież to było prześmiewcze, właściwie zapewnił mu nieśmiertelność. Bo no, wśród tej powodzi wybitnych poetów debiutujących na fali odwilżowej, gdybyśmy, to jest krzywdzące, nieprawdziwe do końca, zmniejszające, ja bym też wolał mówić mizerabilista, jak Sergiusz powiedział, czyli ten, komu leży na sercu los tego wszystkiego, co kalekie, uboższe, mniejsze, gorsze, niepiękne, ale ten, no przynajmniej jest tak, w tych podręcznikach, gdzie poeta ma dwie linijki, to przynajmniej jak mówimy turpizm, to wszyscy wiedzą, że chodzi o Grochowiaka. I od tego można zacząć dyskusję, nawet pod tytułem dlaczego nie turpista? Także jeszcze no, tak jest, ciepłe relacje chyba między nimi panowały, tak mi się wydaje. Do pewnego czasu tak, a pewnie potem też. To ja powiem na zakończenie, jest taki świetny też wiersz Norwida o przyjaźni. I tam są różne relacje ludzi w przyjaźni. I tych naszych poetów, i tych innych, Przybysia i tak dalej, łączy taka relacja, o której Norwid pisze, że siedzą obok siebie, ale potrafią tak siedzieć. Nie pozabijali się. Także myślę, że tym motywem zakończymy dzisiejsze spotkanie. Siedzieliśmy obok siebie i się nie pozabijaliśmy. Ale między nami był Kasper Unzeppel. Właśnie dlatego, że Kasper Unzeppel. No to może tak, żeby przejść do następnego spotkania, to panie Piotrze, proszę o kukiełkę i pan Sergiusz, bardzo proszę, ja muszę trzymać mikrofon. Kasper und Zeppel. Szanowni... Dziękujemy Państwu za urocze spotkanie, było nam niezmiernie miło. Dziękuję Ci. Kacprze. Nie, Ty jesteś Kacprze. Dziękuję Ci z biur. Słabo nam idzie z dwóch no, nie pomyliłeś, nie winne. Ostatnio mi się wszystko myli. I tak właśnie jest Kacprem i Zepplem. Zapraszamy Państwa na następne spotkanie z cyklu Między Wierszami już 1 października na godzinę 17 w Bibliotece Ratuszowej. Julian Przybyś. Dziękuję bardzo za przybycie.